ostatnich latach bardzo dużo się zmieniło w produkcji owoców jagodowych i bez kogoś, kto to wszystko spina i sprowadza to między nas, producentów, nie wyobrażam sobie tego. To są szczegóły, które rośliny nie wybaczają. Cały czas trzeba się uczyć. To nie można tak, że opanowałem jedną rzecz i siadam na laurach. Na pewno sprawą jest mieć dostęp do rzetelnych informacji i w tym pomaga jagodnik. Co tutaj mamy? Borówki, ale inaczej niż wszyscy w Polsce robicie. Jakie plony w przechybie udaje się osiągnąć? Jakie odmiany wtedy pan sadził? Bo dzisiaj sztuką jest w tej uprawie nie popełniać błędów, bo każdy błąd kosztuje. Za drogo może kosztować. Warto się uczyć na błędach, najlepiej cudzych. Taki zawsze był nasz cel, żeby właśnie jednoczyć plantatorów, żeby oni się spotykali, rozmawiali ze sobą. Jagodnik to nie tylko czasopismo, to konferencje lokalne, międzynarodowe. Jagodnik organizuje wiele spotkań branżowych, jak jagodowe faktory, malinowe faktory. Są to miejsca, gdzie potrafimy jako branża się skupić, wymienić doświadczeniami. Wiarygodność jagodnika polega na tym, że występują i przedstawiają tam artykuły osoby, które mają autorytet w branży. Przede wszystkim pamiętam artykuł o czerwonej porzeczce w Holandii. Aż nie mogłem uwierzyć, że produkuje się 30 ton deserowego towaru. W tym roku sprawdziłem, może do 30 nie dobiliśmy, ale wynik jest naprawdę satysfakcjonujący. Pamiętacie może, jakie jest nasze hasło przewodnie jagodnika? Obiło mi się uszy, ale nie pamiętam go w tej chwili, nie? Razem do celu. Też, a podobnie? O, to powiem szczerze, że zabiłeś mi gwoździa. Czekaj, muszę wiedzieć. Hasło jagodnika. Razem tworzymy co jagodowe? Mariusz, powiedz. Razem? Razem tworzymy jagodową przyszłość. Dokładnie tak. Mariusz i Tomek robią fajną robotę ze względu na to, iż jeżdżą po plantacjach, po gospodarstwach. Tu widzą, czy dany produkt wstrzelił się, czy się nie wstrzelił, czy to jest porażka, czy może sukces. Jeśli chodzi o malinę letnią, to dominującą odmianą jest przechyba. Przechyba. Tak, była kiedyś laszka, bardzo dobra malina była, tylko że po prostu nie miała żadnego połysku. Sama się wytrąciła z rynku. Testujemy, badamy. Później na łamach jagodnika można się podzielić wynikami tych doświadczeń, co jak się sprawdziło w gospodarstwie, czy coś jest godne polecenia, czy nie. A jak nie prowadzimy badań, to przyjeżdża nas odwiedzić, zobaczyć, jak w danym sezonie wyszła nam produkcja, czy dalej mamy progres, czy rozwijamy się, czy jest po co do nas przyjeżdżać. Jeżeli chodzi o fachowość, no to nie ma drugiego takiego pisma na rynku. W jagodniku dochodzą do kwintesencji tego, co jest ważne na rynku jagodowym. Dostarczają dawkę informacji, co produkować i jak produkować. Dla ludzi, którzy nie mają czasu jeździć na różne spotkania, konferencje i dzięki temu, że istnieje takie czasopismo, mają to okno na świat. Biznes lubi ciszę. Tak, nie? Pieniądz lubi ciszę. My nawet kosimy asfalt. Rusa mieliśmy tyle w tym roku, że on podróżował ze mną w samochodzie.